Witam Państwa, oczywiście jak zwykle witam bardzo serdecznie, tym razem też witam bardzo jesiennie, bardzo listopadowo, bardzo zaduszkowo i też coraz bardziej w atmosferze zbliżającego się roku, końca roku kościelnego, a także roku kalendarzowego, roku pańskiego 2023. Myślę, że to bogate powitanie zostało przyjęte przez Państwa, za co bardzo serdecznie dziękuję. Drodzy Państwo, drodzy telewidzowie, jesteśmy na początku nowego miesiąca, miesiąca listopada. Jest to miesiąc bardzo szczególny, podobnie jak miesiąc październik, to był miesiąc różańca, miesiąc modlitwy różańcowej, a miesiąc listopad, kochani, to jest miesiąc takiej zadumy, miesiąc takiej pełnej jesieni, ta atmosfera jesienna, te leszczące, te mgły poranne, te takie poranki też bardzo trudne, czasem przymrozki, czasem szron na szybach samochodowych, które trzeba potem szorować, że można było ruszyć z miejsca. Więc to wszystko, proszę Państwa, powoduje, że jesteśmy ludźmi pełnymi zadumy, pełnymi refleksji o sensie naszego życia, o przemijaniu tego życia, no i oczywiście o tym, co to będzie, gdy to życie, doczesne życie zakończy się. Drodzy Państwo, właśnie jest dzisiaj 5 listopada, jest to 31 niedziela zwykła, jesteśmy w tak zwanej atmosferze nowennowej, bowiem, przepraszam, w atmosferze oktawowej, bowiem od 1 listopada aż do 8 listopada włącznie, to jest taki czas, który pozwala nam na to, żebyśmy uzyskali odpust zupełny, z tym, że trzeba spełnić pewne warunki. Nie wiem, jakie to są warunki, ale przypomnę Państwu, być na cmentarzu w sposób fizyczny, być w stanie łaski uświęcającej, nawiedzać cmentarz pobożnie, przystąpić do komunii świętej, pomodlić się zgodnie z intencją Ojca Świętego i oczywiście w miarę możliwości być na mszy świętej. Te warunki, jeżeli spełniamy, one dają nam właśnie możliwość uzyskania odpustu, takiego odpustu, który można ofiarować za jedną osobę zmarłą. Czyńmy to, kochani, czyńmy to i z radością, i z nadzieją, że tego rodzaju dar pomoże tym, którzy na taką pomoc czekają. A ci, którzy czekają na taką pomoc, to oczywiście trudno powiedzieć, wskazać palcem, że ten czy tamten, ta czy tamte. Oczywiście wszyscy, którzy przekraczają próg śmierci, wkraczają właśnie doczesność, zmierzają do wieczności, czy są już w wieczności. Pan Bóg bogaty w miłosierdzie przygarnia ich, ale też następuje tak zwany proces oczyszczenia, czyli czyścić się właśnie wtedy, gdy my modlimy się za zmarłych, wtedy, gdy właśnie taki odpust możemy uzyskać i ofiarować za nich, przyspieszamy takie oczyszczenie. Oczywiście, jakie to jest tempo, w jaki sposób następuje to przyspieszenie, tajemnica naszej wiary. To jest sprawa Pana Boga, my róbmy to, co do nas należy. Kochani, no właśnie, te dni niechaj będą takimi dniami, które pozwolą nam na tego rodzaju uzyskanie daru. Poza tym też warto zauważyć, że w najbliższą sobotę będzie 11 dzień listopada. Jak wiemy, to jest wielkie święto narodowe, to jest rocznica odzyskania niepodległości przez naszą kochaną ojczyznę po wielu latach zniewolenia, po okresach zaborów. Dlatego też właśnie taki dzień, dzień odzyskania niepodległości, to dzień pełen patriotyzmu, to dzień modlitwy o wolność, to dzień modlitwy o pokój, to dzień modlitwy, który jest wyrazem naszego patriotyzmu, a więc naszej miłości do ojczyzny. To właśnie w takim dniu, siostro, bracie, pomódl się za Polskę. Zwłaszcza pomódl się, siostro, bracie, o pokój, bo jak wiemy, ten pokój jest bardzo mocno zagrożony. Zobaczmy Ukraina, czy Izrael, czy jakieś tam jeszcze inne zakątki świata. Tych wojen jest bardzo dużo. Ja często tak mówię, że siedzimy jak na beczce prochu. W każdej chwili może nastąpić nieszczęście. Dlatego też modlimy się do Boga, modlimy się do Księcia Pokoju, do Chrystusa Pokoju, modlimy się do Matki Bożej, Królowej Pokoju, żeby właśnie ten pokój nie został zniszczony, żeby ten pokój był w naszych sercach, żeby ten pokój był w naszych rodzinach, w naszej ojczyźnie, żeby ten pokój był we współczesnym świecie, do którego należymy i który w jakiś sposób poprzez swoją obecność współtworzymy. Także niech to będzie właśnie czas, kiedy pomodli się, siostro, bracie, za Polskę. Będzie to, proszę Państwa, już 105. rocznica odzyskania też niepodległości, a więc rok 1918. Dzisiejsza niedziela, jak powiedziałem, jest to 31 niedziela zwykła, 5 listopada i gdy będziemy, bo też gdy byliśmy w kościele, to usłyszymy, ewentualnie usłyszeliśmy słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jak zwykle bardzo proszę o wysłuchanie tychże szacunkiem. Jezus przemówił do tłumów i do swoich uczniów tymi słowami. Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecam,
palcą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążę ciężary wielkie i dni łysienia, kładę je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą. Wszystkie swoje uczynki spełniają w tym celu, żeby ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie, wydłużają frędzle u płaszczów, lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie ich nazywali rabbi. A wy nie pozwalajcie nazywać się rabbi, albowiem jeden jest wasz nauczyciel, a wy wszyscy jesteście braćmi. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem. Jeden ojciec jest wasz ten w niebie. Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz mistrz Chrystus. Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Kochani, Ewangelia bardzo trudna, myślę, że nie do zrozumienia, ale do przyjęcia, bowiem ona owszem odnosi się do tych sprzed 2000 lat, ale także odnosi się do nas osób świeckich, do nas osób duchownych, do nas wszystkich. My też potrafimy być takimi, którzy, jak to się mówi, lubią się pysznić, lubią się pokazywać, jaki to jestem dobry, jaki jestem wspaniały, prawda? Więc często mamy, że tak powiem, na sobie piękną szatę nałożoną, a wewnątrz niestety jesteśmy zupełnie inni. Jest taka dysharmonia między tym, co jest na zewnątrz, a tym, co jest w naszym wnętrzu. Róbmy wszystko, żeby właśnie była harmonia, żeby to, co jest w naszym wnętrzu, żeby było także ukazywane na zewnątrz, żebyśmy swoim postępowaniem pokazywali i sobie, i ludziom, że jesteśmy ludźmi pokornymi. Zobaczmy, Chrystus wyraźnie nas wzywa do pokory, nie tej pokory garbatej, nie tej pokory, której na imię jakiś tam kompleks czy zakompleksienie, bo tak też nieraz bywa, prawda, że my nie wychylamy się za mocno, bo nie mamy odwagi, bo boimy się, bo uważamy, że to źle zrobimy. Więc jeszcze taki kompleks, który często nas sprawia pewnego rodzaju kłopoty i wyłącza nas z takiego normalnego, publicznego życia. Więc nie chodzi o taką pokorę, ale chodzi właśnie o tę pokorę właściwą, o to, żebyśmy znali swoje miejsce w szeregu, żebyśmy byli ludźmi, którzy żyją zgodnie z nakazem sumienia i zgodnie z tym, co nazywa się prawem Boga. I Jezus kończy właśnie to dzisiejsze słowo, które do nas kieruje. Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. My często się wywyższamy, prawda? No każdy z nas chce, jak to się mówi, stać jak najwyżej. Każdy z nas chce, żeby być widocznym, żeby coś w tym życiu znaczyć, ale żeby nie było tak zwanego przesterowania, żebyśmy nie przeholowali, bo czasem my to robimy i nieraz nawet z tego jesteśmy dumni, że właśnie w ten sposób postępujemy. Niech właśnie to, do czego Chrystus nas dzisiaj zachęca, to, do czego nas Chrystus dzisiaj wzywa, będzie naszą codziennością, będzie właśnie tym, do czego właśnie jesteśmy wezwani, tej pokory. Pokorny człowiek to właśnie ten człowiek, który, jak powiedziałem, zna swoje miejsce w szeregu. Pokorny człowiek to ten, który liczy się owszem ze sobą, ale także liczy się z innymi ludźmi, który zauważa tych innych ludzi i szanuje tych innych ludzi, nie traktuje ich jako konkurentów czy jako konkurentki, ale traktuje ich jako swoich braci, jako swoje siostry. Kochani, no właśnie jeszcze wracam do miesiąca listopada. Niech to będzie właśnie czas, który pozwoli nam na to, byśmy modlili się za zmarłych i byśmy też modlili się za nas samych, którzy zmierzamy do wieczności, by ta wieczność, do której zmierzamy w swoim czasie, okazała się dla nas wiecznością szczęśliwą. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie i wszystkiego najlepszego na nowy, rozpoczynający się tydzień. Zostańcie z Bogiem.